Siemanko, witam wszystkich ponownie, z tej strony Beardrust, witajcie na moim kanale, fajnie, że jesteście, ponieważ dzisiaj mam dla Was recenzję nie jednej pomady, ale trzech pomad do włosów od nowej polskiej marki, która niedawno pojawiła się na rynku. Mowa tu o marce J&L pomady i będziemy sobie dzisiaj testować trzy produkty: pomada wodna, glinka do włosów oraz tak zwany wosk na glans. Marka wypuściła na rynek trzy produkty po to, aby każdy znalazł coś dla siebie. Czyli mamy pomadę wodną, glinkę do włosów i wosk. Co jest ciekawe na temat tych pomad, to fakt, że nie są to pomady ortodoksyjne. Także z góry mogę od razu powiedzieć, że glinka nie jest wcale mocno matowa. Nie ma mocnego chwytu, pomada wodna nie jest żelowa, nie robi skorupy. Także można by powiedzieć, że akurat te dwie pomady, wodna i glinka, są to pomady wodne nieortodoksyjne, czyli tak zwane UWB, Unorthodox Water Based Pomades. Jeśli chodzi o opakowania produktów, chłopaki starają się tworzyć produkty przyświecające idei Zero Waste, czyli starają się jak najbardziej ograniczyć wszelkiego rodzaju śmieci. Używają, powiedzmy, komponentów, produktów, składników, które można gdzieś tam później poddać recyklingowi. Dlatego też ich pomady znajdują się w puszkach aluminiowych, mają papierowe etykiety, opakowane są w kartoniki, również tekturowe, wypełnione trocinkami, co ciekawe. Jeśli chodzi o pojemność puszeczek, wszystkie trzy produkty to puszeczki o pojemności 100 ml. Oczywiście z zakręcanym wieczkiem. Jeśli chodzi o grafiki, są one bardzo fajne, takie, powiedziałbym, troszeczkę komiksowe, troszeczkę kreskówkowe. Przypominają mi trochę klimatem takie gry jak Fallout. Bardzo fajne, kolorowe, takie rzucające się w oczy, zdecydowanie moją uwagę przyciągnęły. I w ogóle w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że jeśli chcecie dowiedzieć się na przykład, co oznacza skrót J&L pomady, chcielibyście troszeczkę więcej dowiedzieć się o idei tej marki, o inspiracjach, dlaczego na przykład takie produkty, a nie inne, dlaczego takie opakowania, skąd pomysły i tak dalej, to od razu zapraszam Was do przeczytania wywiadu, który w tym momencie albo za kilka dni pojawi się na moim blogu. Przeprowadziłem z chłopakami wywiad, bo sam po prostu byłem żądny tych informacji i ciekawy, dlatego w linku w opisie znajdziecie sobie właśnie wywiad z chłopakami z J&L pomady, także serdecznie zapraszam, bo przepytałem ich po prostu od A do Z, zapytałem chyba o wszystko, co mogłem, a wypowiedzi są bardzo wyczerpujące i naprawdę, jeśli spojrzycie na sam produkt bez jakby tej otoczki, którą właśnie zapewni Wam przeczytanie tego wywiadu, to troszeczkę podejdziecie po prostu inaczej do tych produktów. Jeśli chodzi o pomady, o ich wygląd, o ich zapach, konsystencję, pomada wodna ma taki kolor jak wazelina generalnie i podobną konsystencję ma do wazeliny. Nie jest to właśnie, tak jak mówiłem, typowa taka żelowa pomada wodna, tylko ona jakby tutaj bardziej kolorem, konsystencją przypomina taką pomadę woskową. Ewentualnie, jeśli mieliście styczność z produktem marki Pandroal Steampunk, pomada Steampunk, tutaj powiedzmy gdzieś ten kolor, konsystencja jest podobna, także łatwo się wybiera, łatwo się rozciera i produkt ma taki troszeczkę jakby woskowy feel. Co do zapachu, pomada wodna według mnie ma taki zapach kwiatowy, ja to gdzieś tam czuję jakieś takie lilie, bez, także zapach, powiedzmy, taki niecodzienny. Ale myślę, że fajnie sprawdzi się na właśnie wiosnę, lato. Jeśli chodzi o glinkę, ona również ma konsystencję podobną do pomady wodnej. Kolor ma taki sobie, powiedzmy, kawowy. A jeśli chodzi o zapach, tutaj chłopaki poszaleli, bo jest to taka
powiedzmy, ja bym to określił, taka czekoladowa plastelina. Także zapach słodki, kojarzący się właśnie z taką czekoladą, z jakimś kakałem. No i ja tam gdzieś bardzo głęboko wyczuwam jakby taką nutkę plasteliny. No i pomada woskowa, oczywiście tutaj kolor typowy, taki jakby powiedzmy woskowy, świeczkowy. Konsystencja już nieco bardziej gęsta, zbita, wybieranie troszeczkę trudniejsze. Tak jakbyśmy mieli do czynienia właśnie z produktem takim woskowym, o mocnym chwycie, dosyć takiej solidnej konsystencji. Aczkolwiek, tak jak mówię, jeśli mamy ciepłe dłonie, rozpracowanie tego produktu, rozprowadzenie go po dłoniach, po włosach nie będzie problemem. A co do zapachu, to określiłbym go jako taki ciasteczkowy. Składów produktów, tutaj od razu powiem, że są to produkty w 100% naturalne, nie ma żadnej chemii, składy są jak najbardziej zacieśnione, krótkie, bazujące na dwóch, trzech substancjach. Nie ma tutaj rozszerzania składów odbędną chemię, która jest niepotrzebna. Taka idea przyświeca marce JN pomady. Dlatego też pomada wodna i glinka mają identyczne składy, czyli bazą jest oczywiście woda. Później w składzie mamy wazelinę, olej z winogron, wosk pszczeli i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pomada woskowa ma troszeczkę ten skład zmieniony. Wiadomo, bazą nie jest tutaj już woda, tylko w tym wypadku wazelina, wosk pszczeli i w składzie również pojawiający się już wcześniej olej z winogron. Do efektów. Zanim jakby poznałem jakby od środka markę JNL pomady, moje pierwsze wrażenia na temat tych produktów były takie mieszane. Nie do końca pozytywne, nie do końca negatywne. Troszeczkę nie wiedziałem, z czym to się je, ponieważ byłem przyzwyczajony po prostu do tych produktów takich typowych, które są dostępne na rynku. Także żelowy wodniak, tak, glinka, powiedzmy jakaś tam matująca i tak dalej. Aczkolwiek po dłuższym czasie stosowania tych pomad gdzieś tam zacząłem zauważać takie właśnie, powiedzmy, jakieś pozytywne rezultaty, efekty, jakie zaczęły się pojawiać na moich włosach. To znaczy, jeśli chodzi o pomadę wodną, to tak jak już wspomniałem wcześniej, nie jest to pomada żelowa. Przypomina bardziej taki, powiedzmy, wosk, czy ewentualnie połączenie takiej pomady wodnej z pomadą woskową. A co za tym idzie, zapewnia ona nam to, że włosy się nie sklejają, nie tworzy się skorupa, włosy cały czas są miękkie, można je przeczesać ręką. Jeśli chodzi o wykończenie, to bym powiedział, że jest to taki średni połysk i chwyt również jest średni w tym wypadku. Może gdzieś tam średnio mocny, powiedzmy. Co do glinki, tutaj część z Was może być zawiedziona. Nie jest to produkt w pełni taki matowy, suchy. Gdzieś tam ten połysk jest najniższy z tych wszystkich trzech produktów, ale glinka ta nie jest matowa, również zapewnia połysk i to taki bardzo delikatny, bym powiedział. No i jeśli chodzi właśnie o chwyt, tutaj również nie jest on mocny. Zazwyczaj takie typowe glinki do włosów są matowe, z mocnym chwytem i tak dalej. Tutaj ta glinka ma chwyt, powiedziałbym, najniższy ze wszystkich tych trzech produktów, czyli taki, powiedziałbym, gdzieś tam niski, delikatny. Chodzi o to, żeby sobie te włosy luźno uczesać, zaczesać, żeby gdzieś tam ta fryzura była taka frywolna.
Jeśli chodzi o wosk, czyli produkt numer 3, i jest to mój ulubiony produkt, ponieważ zapewnia nam najmocniejszy chwyt ze wszystkich trzech produktów, jak i również najmocniejszy połysk ze wszystkich trzech produktów. Także tutaj pomada szczególnie polecana dla fanów połysku i mocnego chwytu, dla fanów takich typowych grisowych pomad do włosów, woskowych, tłustych. No i co więcej mogę powiedzieć? To najlepiej zmywa się glinka do włosów, pewnie z tego tytułu, że chwyt jest tutaj najniższy, więc proporcje, że tak powiem, pewnie gdzieś tam zostały odwrócone, więcej jest tej wody niż tych wosków. W drugiej kolejności dobrze zmywa się pomada wodna. No i wiadomo, wosk jakby zmywa się najciężej, aczkolwiek mimo wszystko każda z tych pomad zmywa się niewiarygodnie dobrze z włosów. Nie pozostawia takiego tłustego build-upu. Także wystarczy po prostu woda plus jakiś tam delikatny szampon. Co do ceny, wszystkie trzy produkty kosztują 49 zł sztuka. Uważam, że jest to fajna cena jak na polski rynek, jak na takie produkty nieortodoksyjne, nietypowe. No co, podsumowując, wrzucam Wam tu jeszcze taki chart, który stworzyłem, który jakby obejmuje wszystkie pomady naraz, mówi o chwycie, o połysku, o zapachu. Sprawdźcie sobie. Ja generalnie raczej mam pozytywne wrażenia po użytkowaniu tych pomad, mimo że moje takie pierwsze podejście było nieco z takimi mieszanymi uczuciami, to jednak myślę, że czasami warto spróbować czegoś innego, zrobić sobie taką odskocznię od tych produktów mocno chemicznych, poużywać sobie trochę takich pomad naturalnych, nieortodoksyjnych, którym przyświeca jakaś tam fajna idea i cel. Także zapraszam do sprawdzenia sobie pomad polskiej marki J&L. No i koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i jeśli chcecie i dowiedzieć się troszkę więcej o produktach J&L, zapraszam serdecznie i mocno do obszernego wywiadu, jaki z chłopakami z J&L przeprowadziłem. Z mojej strony to wszystko, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!